Hej, cześć, tu Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek z filmu FIFA 13 Ultimate Team. Druga część odcinka specjalnego, drugi odcinek specjalny z cyklu poradników do FIFA 13 Ultimate Team. Tak jak obiecywałem wcześniej, w tej części skupimy się na zarabianiu monet, ale na zarabianiu monet dla początkujących, czyli dla osób, które dopiero zaczęły zabawę z tym trybem, nie ogarniają go jeszcze do końca, nie wiedzą, nie znają się na cenach zawodników na rynku, nie wiedzą, jak kupować, jak sprzedawać w danych ligach, jak szukać tych zawodników, a chcą zarabiać monety. I pierwszą podstawową rzeczą, dzięki której zarabiamy pierwsze monety, jest granie gier dla jednego gracza, zarówno turniejów, jak i sezonów. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ tutaj w sezonie jednego gracza, tak jak samo i w sezonie online, zaczynamy od ligi piątej, a liga piąta, no nie ukrywajmy tego, jest po prostu banalnie prosta. Są to mecze na bardzo niskim poziomie trudności, na maksymalnie na zawodowcu. Piąta liga, czwarta liga. Tutaj po prostu dobrym składem brązowym, zbudowanym wedle zasad, żeby były dobre zgranie i dobre tempo. Jedna liga, jeden kraj. Idzie się przez te mecze jak burza. Za każdy mecz dostajemy tam około 500 monet, plus minus tam kilkadziesiąt w te, kilkadziesiąt w tamte. Z bonusami za czyste konto, za to, że na przykład nie przeciwnik tam nie strzelił gola. No ciężko, trzeba się postarać, żeby stracić gola w takich łatwych meczach. Liga trzecia, do której można spokojnie dojść po kilkunastu meczach. Liga trzecia też jest dosyć w miarę prosta. Tam przy przejściu z ligi do ligi dostajemy do wyboru kilka poziomów trudności różnych lig, różnych rodzajów meczy. I tam odpowiednią nagrodę monetarną. No i za awans do kolejnej ligi, tudzież za osiągnięcie mistrzostwa danej ligi, dostajemy dodatkowe bonusy w monetach, które się bardzo przydadzą. Dlatego warto grać gry dla jednego gracza, przynajmniej przez dłuższy czas, w początkowym okresie, kiedy mamy tylko jeden skład, którego jeszcze dzięki temu też mamy monety na to, żeby rozbudować nasz brązowy skład, dokupić tych zmienników, o których mówiłem w pierwszej części, dokupować kontrakty, przedłużać, ewentualnie tam leczyć kontuzje, no ogólnie testować tych swoich zawodników, wymieniać za niewielkie pieniądze. Warto też grać turnieje jednego gracza. Tutaj już jest zróżnicowanie deko większe, ale tak, bez problemu. Zadanie brązowe. No, monet za dużo się nie dostaje, no ale tam jest mecz z finałem, no to jest chyba pierwszy mecz, ćwierćfinał, półfinał, finał. Cztery mecze w turnieju takim jest. One są w zadaniu brązowym, w zadaniu srebrnym, są banalnie proste, przechodzi się je bardzo szybko. Wygrywa się tam jakąś określoną liczbę monet. Za każdy mecz też dostajemy oczywiście monety. Tutaj jest brązowa paczka kontraktów. No tutaj nie ma trochę więcej monet. No tutaj jest, troszeczkę już jest trudniejszy złoty puchar, ale jeszcze jest dosyć prosty. Turniej narodów też jest banalnie prosty. No puchar połączeń, tutaj już jest zawodowiec i wyższe poziomy, więc tutaj już jest troszeczkę ciężej, ale też się da. No i ogólnie gramy takie mecze, do których oczywiście spełniamy warunki w tych turniejach. Tutaj się możemy później porywać na jakieś wyższe, ale tutaj są już poziomy trudności, klasa światowa i wyżej. No i tutaj już jest ciężko brązowym składem. Złotym jest nielekko, a co mówić o brązowym. Ale te pierwsze podstawowe turnieje warto zaliczać, bo dostajemy za to po prostu monety. Są takie pierwsze sposoby na zarabianie. Możemy też grać brązowym składem dobrze zrobionym ligę online. Myślę, że jeżeli oczywiście mamy tam w miarę przyzwoitego skilla w graniu, to spokojnie do ligi trzeciej da się grać brązowym składem, ponieważ no, to trafiamy raz na złote składy, raz na brązowe, raz na jakieś mieszańce. No, czasami nawet ci, co grają złotymi składami, nie mają dobrego skilla i się z nimi wygrywa wysoko, zwykle wtedy uciekają, no bo to wstyd przegrywać z brązowym. Ale to już mniejsza o to. No w każdym razie za to tutaj za zwycięstwa w ligach oczywiście też dostajemy monety. Turnieje online, no tutaj brązowym składem można grać w sumie tylko
Można wszystkie trzy grać, ale no, w Złotym Pucharze raczej poziom jest bardzo wysoki, większy niż w lidze i się raczej nie opłaca, bo i tak prawdopodobnie gdzieś tam w którejś fazie turnieju się odpadnie. To tyle, jeżeli chodzi o zarabianie monet na grach jednego gracza i na grach online też oczywiście, to jest taka podstawa. Dwa, jeżeli już gramy online, tak a propos grania online, nie robimy tak zwanych rage quitów, czyli nie uciekamy z meczu, nawet jeżeli przegrywamy wysoko. Ponieważ każdy z graczy ma coś takiego, tam przy końcowej ocenie na koniec meczu jest coś takiego, jak są mnożniki, jest dwa mnożniki. Jeden mnożnik jest mnożnik NU, czyli właśnie taki, który odpowiada za to, czy uciekaliśmy często z meczy, czy nie. Już nawet jednokrotne, on tam zwykle chyba się w granicach 1,25 wynosi. I tam to się te różne bonusy monetarne za tam dobre podania, dużo bramek, czyste kąty i tak dalej, to się tam przemnaża przez ten mnożnik, potem przez taki drugi mnożnik, on chyba tam jest od stosunku zwycięstw do przegranych, chyba się jakoś tam przebudowuje. W każdym razie ten mnożnik NU, czyli ten, od którego uzależnione są te ucieczki z meczy, on drastycznie spada już nawet po pierwszej ucieczce i w momencie, kiedy na przykład na początku tam zarabiamy za mecz, nawet jeżeli przegramy w okolicach 500 monet, to po jednej takiej ucieczce przez dłuższy czas, dopóki nam się ten mnożnik nie odbuduje, a odbudowuje się dosyć powoli, dostajemy w okolicach 200 monet, tam 200 z hakiem, no w każdym razie o połowę monet mniej nam praktycznie wtedy przypada w udziale, a nawet nieraz i poniżej 200. Wiem, bo sprawdziłem w praktyce, raz mi się udało w życiu uciec z meczu. Chciałem sprawdzić, czy to bardzo będzie mnie dużo kosztowało. No i potem troszeczkę ten mnożnik się odbudowywał. Więc nie warto uciekać z meczu, robić tak zwanych rage quitów. Nawet jeżeli przegramy wysoko, dotrwać do końca meczu. Tam oczywiście dostaniemy te minusowe monety, tam mniej zarobimy monet za to, że nam przeciwnik dużo bramek strzelił, ale jednak te monety jakieś tam zarobimy. Kolejną rzeczą, na której można zarabiać na początku, chociaż ja ogólnie nie polecam otwierania paczek, ale na przykład można sobie kupować brązową paczkę za 400 monet, bo tej droższej się nie kupuje, bo się nie opłaca już, bo tutaj może nam się zwrócić, ale nie musi, ale tutaj kupujemy sobie brązową paczuszkę za 400 monet, i przy założeniu, że trafi się w niej nam przynajmniej dwa kontrakty, zwykłe, albo nawet jeśli wyjątkowy, to jeszcze odzyskujemy naszą kasę. Bo tutaj nam się trafiły dwa kontrakty, trzeci wyjątkowy plus jeszcze 200 monet, no to ja miałem szczęście akurat w tej paczce. Bo tutaj za najzwyklejszy kontrakt brązowy dostaniemy na aukcjach 200 monet, no tutaj mamy już 400, za kontrakt błyszczący powiedzmy 250 monet, no to już jesteśmy 650 plus 200, karty użyję, mamy 850 monet już, że tak powiem, to sobie wyślę do klubu, wystawiamy na aukcję, kup teraz za 200, czas trwania godzinę. Wszystkie te sposoby, o których dzisiaj powiem, niestety są, jedyną ich wadą to jest to, że to są czasochłonne, czyli że ogólnie na takie zarabianie monet trzeba i tak poświęcić sporo czasu, że zbieramy się, o kondycja, no to kondycja zamienimy, 200 monet też pójdzie, bo niżej się w sumie jej sprzedać nie da. No i tutaj mamy herb, jakieś tam stroje, piłeczkę, to ja sobie aktywnie, jak będzie taka. No tam strój, możemy wysłać do klubu, herb, możemy wysłać do klubu, o, pracownika mamy, niech będzie. No i tutaj są zawodnicy, jeżeli są jacyś fajni, czyli na przykład z wysokim tempem w okolicach 80 i więcej, albo mają jakieś tam wyjątkowo dobre statystyki, ale chyba zazwyczaj w brązowych kartach się patrzy na tempo, no to możemy wystawić, ale tutaj widzę nie ma, albo są pod dobrą formację. Tutaj mamy gościa pod dobrą formację 4-2-2-2, jedną z droższych, ale no ogólnie nie jest za dobry, więc sprzedajemy ich na szybkiej sprzedaży. No dostaniemy za to 50 monet, ale ogólnie paczka nam się zwróciła. Z tym, że mówię, no tutaj kontrakty nie sprzedadzą się od razu,
nie sprzedadzą się od razu, trzeba będzie troszeczkę poczekać. Być może czasami wystawiać się po kilka razy, zanim się sprzedadzą, ale w końcu na pewno się sprzedadzą. Jest to taka długoterminowa, że tak powiem, inwestycja. Trochę to trwa, zanim te pieniądze zaczną do nas spływać. No ale da się na tym zarabiać, na tych, bo tych paczek się nie kupuje, bo tutaj nie mamy trzy wyjątkowe, ale mogą nam się trafić trzej wyjątkowi zawodnicy, którzy wcale wyjątkowi na przykład nie są. I sprzedawanie ich na szybkiej sprzedaży się nie opłaca, znaczy przynosi nam niewielkie pieniądze, bo to są w granicach kilkunastu, no kilkudziesięciu monet, to już jest góra za zawodnika takiego. A kontrakty mogą nam się trafić jeden, albo nam się nie trafić wcale. Więc z tymi paczkami za 750 jest różnie. Za 400 jeszcze się opłaca, ale też można nie mieć szczęścia czasami, no bo tutaj są te karty losowo dobierane. Jeżeli nam się trafi dwa kontrakty, no to jesteśmy już praktycznie na zero. Praktycznie, no bo EA sobie pobiera z aukcji każdej zrealizowanej 5%. No, czyli na przykład jak sprzedamy kartę za 200, no to 10 monet nam zabierają. I tak, czyli mamy 190. No to dwa kontrakty plus tam coś na szybkiej sprzedaży i jesteśmy na plusie. To tyle, jeżeli chodzi o paczki. O, tutaj paczki są już drogie, srebrne i złote. I tutaj chybił, trafił, jak w totolotku. Trafi się coś fajnego albo nie, zwykle się nie trafia. I zwykle się te paczki nie zwracają. Jeżeli chodzi o, sprzedało się coś, co sprzedało się... kondycja się sprzedała, no widzicie, już jest, sprzedaliśmy kondycję. Dobrze. Jeżeli chodzi o handel, ponieważ handlować można kontraktami, z tym, że no oczywiście tutaj trzeba polować na okazję. Tutaj trzeba polować na okazję, no bo jeżeli kupimy brązowy kontrakt za 200, będziemy go sprzedawali za 300, no to raczej marne szanse, żeby się sprzedał. Chyba, że kupimy sobie na przykład, będziemy polować na wyjątkowe brązowe kontrakty, czasami da się je kupić po 200. Czasami się zdarza, że będą po 200, ale to raczej rzadko. Czasami się zdarza, że będą po 200 i wtedy wystawiamy je za 250, za 300 monet. No jakieś tam w końcu się sprzedadzą też i za jakiś tam czas, będzie można na nich tam zarobić trochę monet, ale to jest taki drobny zysk. Możemy też, jeżeli chodzi o rozmowę z zawodnikiem, no to morale. Tutaj morale najlepiej się sprzedają złote, znaczy morale drużynowe, czyli tutaj raczej nie znajdziemy ich. Srebrne są za 200, no to dla pojedynczego zawodnika, nawet złote są za 200. Natomiast chodzi mi o morale drużynowe, no to dajmy na to 1000 monet. Są to błyszczące, te wyjątkowe morale, one wtedy działają na całą drużynę. No to je za kilkaset monet można sprzedać, tylko to już się trafia w paczkach srebrnych, w paczkach złotych, w paczkach brązowych też można, ale niestety szanse są niewielkie. Możemy też handlować kartami treningu, przede wszystkim formacjami. Formacje no to trafiają się w złotych paczkach, bo to są złote karty. Formacje drogie, te błyszczące 4-4-2, 4-2-2-2, 4-4-1-1 oraz najdroższa formacja zazwyczaj 4-1-2-1-2, które chodzą po kilka tysięcy, nawet widziałem do 10 tysięcy, 11 ta najdroższa formacja, znaczy karta zmiany formacji potrafi chodzić. Jeżeli nam się trafi taka w paczce, szczególnie ta 4-1-2-1-2, no to jesteśmy już za samą kartę takiej zmiany formacji praktycznie na zero, albo nawet na plusie. Formacje są karty zmiany pozycji. Jeżeli też trafiają się tylko w złotych paczkach, jeżeli takowe mamy, kupujemy. Karty zmiany pozycji, one zwykle najdroższe są karty, które przesuwają zawodnika do przodu. Czyli na przykład środkowych pomocników na pomocników ofensywnych, lewych i prawych pomocników na lewych i prawych skrzydłowych, lewych obrońców na, to troszeczkę już tańsze, lewych obrońców na cofniętych prawych skrzydłowych i lewych skrzydłowych, no bo tutaj nie zawsze, nie wszyscy grają, to są tańsze formacje, to jest z pięcioma obrońcami, więc nie zawsze one są takie drogie.
środkowy napastnik na napastnika, środkowy pomocnik ofensywny na środkowego napastnika, wszystko co przesuwa pozycję do przodu, te karty są drogie, nieraz warte po parę tysięcy również zmiany pozycji, więc je trafić i je sprzedawać też warto. Jeżeli chodzi o aukcje, tutaj przy aukcjach jest kilka takich sposobów na szukanie okazji. Po pierwsze, możemy szukać tak zwanej dzikiej karty, czyli na przykład ustawiamy sobie, że to ma być złoty zawodnik do 300. No tutaj na PC-cie raczej się nie zdarza, ponieważ no rynek nie jest zbyt duży, tam na rynku konsoli Xbox, który jest kilka razy większy, chodzi mi o rynek kart oczywiście, jest dużo więcej aukcji, bo tam jest koło miliona, a cały czas tutaj jest tak około 150 tysięcy, 200, no to już jest sporo aukcji na rynku, więc różnica jest kilkakrotnie mniej. Ciężko trafić, ale szukamy, o na przykład tutaj są aukcje złote, i szukamy, na przykład ustawiamy sobie kryterium do 500 monet, maksymalnie kup teraz. I szukamy sobie złotych zawodników, ale szukamy sobie wyjątkowych złotych zawodników. Ewentualnie okazji, ale okazji to trzeba się znać na zawodnikach. Szukać zawodników z dużym tempem to raz, z dobrym krajem pochodzenia to dwa. Czyli tam na przykład tam kraj Anglia, Niemcy, Holandia, Francja. No wiadomo, takie te, z których są najlepsze ligi. Hiszpania, Portugalia. To są Brazylia, oczywiście Argentyna. To są takie kraje, z których zawodnicy są poszukiwani. Szukamy zawodników z dużym tempem, to raz, z odpowiednią formacją, czyli najlepiej z tymi drogimi formacjami, czyli ten... No, te formacje, na przykład jak ten 4-1-2-1-2, najdroższa formacja 4-2-4-2, 4-2-2-2 z tymi drugimi, to raz i z odpowiednią. O, przepraszam na chwilę. Czyli o czym mówiłem, o wysokim tempie, o odpowiedniej formacji, o odpowiednim kraju pochodzenia, odpowiedniej lidze, no i odpowiedniej pozycji, bo na przykład, jeżeli mamy prawego skrzydłowego, który jest na formacji 4-3-2-1. W tej formacji nie ma prawych ani lewych skrzydłowych. Jest prawy i lewy napastnik, a to trzeba było używać karty zmiany pozycji. To jeszcze w przód, więc nie opłaca się, więc trzeba uważać na to, jakich zawodników się kupuje. A o co mi chodzi z tym progiem akurat 500 i szukaniem wyjątkowych zawodników? Jeżeli trafiamy zawodników w paczkach złotych, to jest coś takiego jak szybka sprzedaż. No to na każdą kartę, i brązową, i srebrną, i złotą, ona na szybkiej sprzedaży. Ale jeżeli sprzedajemy zawodników złotych, to zwykły zawodnik, najzwyklejszy złoty zawodnik, na szybkiej sprzedaży zarobimy za niego jakieś 300 monet. Natomiast każdy świecący złoty zawodnik, czyli wyjątkowy, na szybkiej sprzedaży sprzedamy go za monet 600. I teraz czasami zdarza się, że gracze, nie kojarząc tego faktu, bo zdarzają się tacy, że mogą na przykład jakiegoś całkiem niefajnego, beznadziejnego, wyjątkowego gracza sprzedać, trafionego w paczce, sprzedać od razu za 600 monet, wystawiają ich na aukcję i nieraz za grosze. No tak samo tyczy się zwykłych złotych zawodników. Jeżeli uda nam się znaleźć w wyszukiwarce zawodników złotych, zwykłych poniżej 300 monet w zakupie, albo zawodników wyjątkowych złotych powyżej, znaczy do, powiedzmy na to 500 monet w zakupie, to wtedy kupujemy ich od razu na pniu i sprzedajemy sobie na Quicksellu. I w tym momencie jesteśmy kilkadziesiąt albo tam 100 monet do przodu na takiej transakcji. Ale jest ciężko trafić. Ciężko trafić. Ja wczoraj przeszukałem około 200 zakładek aukcji. Trafiłem jednego zawodnika wyjątkowego, który był wystawiony za 500 monet. Sprzedałem go za 600 na Quicksellu. No i zarobiłem tym sposobem monet 100.
No ale tutaj szuka się o na przykład takich Samedow, tylko oczywiście o to nie jest zły gracz, ale on widzicie już nie kosztuje tam 300 monet, tylko 450. No tutaj trzeba już troszeczkę się znać i uważać. Można jeszcze ewentualnie szukać srebrnych, bo rynek srebrnych zawodników ogólnie nie jest tak dobrze rozpracowany jak rynek zawodników złotych. Zresztą to dotyczy się też rynku brązowego, chociaż brązowym jest gorzej, bo tam zawodnicy są raczej kiepscy, więc ciężko coś fajnego znaleźć, ale srebrnym, na rynku srebrnych zawodników szukamy sobie okazji. Szukamy sobie okazji pokroju też zawodników z dużym tempem, z dobrą formacją i jeszcze z odpowiednią pozycją do danej formacji. I sobie kupujemy też, staramy się kupić ich jak najtaniej. Kupić sobie ich jak najtaniej, żeby na przykład sprzedać ich potem drogo. I na przykład ten już jest za 400, więc się trochę nie opłaca. Ale tutaj mamy na przykład, nie, nic nie mamy ciekawego. O, mamy środkowego pomocnika ofensywnego w 4-2-2-2 formacji. Akurat tam SPO występuje. Ma dobre tempo i niezłe ilość monet. Za 500 no możemy zaryzykować i na przykład wystawić go za 600 monet startowo i na przykład za 1000 monet do kup teraz. Może go ktoś kupić. Tak samo na przykład tutaj, prawy pomocnik. Jest szybki, pod dobrą formację, występuje nad swojej pozycji. Też można takiego kupić i go próbować sprzedać później. Oczywiście te wszystkie... O, tak samo ten. Bardzo dobra formacja, dobra pozycja, duże tempo. Kupujemy, szczególnie, że nie jest drogi, bo jest z Arabii Saudyjskiej, pewnie dlatego. I sobie takiego właśnie, no tego już bym nie kupował, bo tutaj jest SPO na 4-2-3-1, a tam nie ma chyba SPO, z tego co kojarzę, na tej formacji. I tego byś można byłoby kupić. Czy na przykład tego Widosicia, tylko on już jest drogi, więc nie polecam. Szukać też trzeba okazji. Ogólnie trzeba szukać też okazji na aukcjach i sobie kupować takich graczy w miarę tanio. No oczywiście na złotych też można polować, tylko tam mówię, no tam już jest rynek bardziej, że tak powiem, rozpracowany. Gracze bardziej się orientują w złotych zawodnikach, w cenach. Wiedzą co, jak i za ile, więc ciężko trafić na okazję, szczególnie na rynku pecetowym, który jest niewielki. O, ten jest dobry, 83 tempa, 5-3-2. Trochę tania formacja, ale zawsze mógłby ktoś go kupić. Kupimy za 400, wystawiamy za 500 od startowo i na przykład za 800 na kup teraz. I liczymy, że się sprzeda. Jest z Szwecji, ale jest szybki i ma dobre statystyki główek, w sumie dribblingu, strzelania, więc jest dobry. O, skrzydłowy na 4-3-3, no też nie jest najgorszy. Można by było coś próbować za 250, oj, chyba kupię. Kup teraz, tak. I kontynuuj szukanie. Sprzedamy go tam za 400, go wystawimy. O, lewy obrońca, szybki, z dobrą obroną za 350. Można. Rynek właśnie kart srebrnych jest taki mniej jeszcze rozpracowany, bo wielu graczy olewa karty srebrne, a niepotrzebnie, bo często na srebrnych kartach można też dobre składy zbudować, ewentualnie są one w cenie. Więc na nim warto też się skupić. O, Ramirez, lewy pomocnik, ale zobaczcie, jest lewym pomocnikiem, a na 5, tam czy tam występuje lewy, na przy 5 chyba nie ma, więc on nie jest chyba pod dobrą formacją, więc trzeba go by było omijać takich. To są takie podstawowe chyba, podstawowe, szybka aukcja wystawiona. No dobra, tego sprzedamy za 300, za 400, cena kup teraz za 700, jedna godzina, sprzedaj kartę, ok. Trzeba by było po prostu tutaj bawić się. No oczywiście są, może nam się czasami polowanie na aukcjach, bo też czasami warto szukać tak po prostu po aukcjach złotych,
kończących się tak zwanej 59 minuty. To jest taki sposób, że aukcje, które się już kończą, i szukać, tylko to trzeba się też znać już na cenach zawodników i szukać jakichś okazji, żeby zalicytować w ostatnim momencie, wylicytować kartę i potem sprzedać ją z zyskiem. No ale tutaj już jest trudniej, bo tutaj mówię, trzeba się znać na konkret albo na konkretnej lidze, albo znać się na śledzić cały czas te fluktuacje cen na rynku, bo one raz rosną, troszeczkę raz spadają. Można jeszcze inwestować, tylko to już bardziej długofalowa taktyka, inwestować w informów, czyli w graczy czarne karty z drużyny tygodnia. Dajmy na to kupić tanio, jak się pojawia dana drużyna tygodnia, kupić gracza inform w miarę tanio, powiedzmy za, nie wiem, 20 tysięcy monet, 30 tysięcy monet, a potem za tydzień, dwa lub miesiąc potrzymać takiego gracza, kiedy drużyny tygodnia się zmienią na inne i wtedy wystawiać go na przykład za jakieś 100 tysięcy do zakupu i mamy kilkadziesiąt tysięcy monet czystego zysku. Bo wtedy już gracze nie trafiają, tych graczy już w paczkach i oni się robią rzadcy. Albo te karty robią się kartami rzadkimi. No i na koniec jeszcze pokażę pewną oczywistą rzecz, ale z której nie zawsze też korzystają ludzie, bo nawet czasami nie myślą o tym, że mogą. Dla początkujących graczy FUT bardzo ważne jest, aby wykupywać sobie ze sklepu za Football Club Coins, czyli te monety zarabiane za poziomy. No tutaj macie po prawej stronie w dolnym rogu mój nick Origin, pod nim informacja, jaki mam poziom doświadczenia i ile Football Club Coins mam w tej chwili na koncie. Wychodzimy całkowicie z trybu Ultimate Team. Wciskamy na padzie, na przykład ja to na padzie mam. Przechodzimy do EA Football Club, FIFA Football Club. Ja to mam pod niebieskim X-em na padzie. I tutaj mamy katalog, tutaj mamy sklep. I teraz wchodzimy w katalog, wybieramy sobie pod prawym triggerem Ultimate Team, czyli wszystkie Ultimate Team, wszystkie możliwe bonusy, jakie możemy wykupić do tego trybu na odpowiednich poziomach. No i tutaj mamy na przykład poziom od 1 do 10. Mamy już na poziomie 8 do kupienia premiowe monety do FIFA Ultimate Team 200 razy po 5 razy po 200 monet za 350 tych Football Club Coins. I takie bonusy, tam są bonusy powiększające 100 z kart jednorazowych, tam będzie dodatkowy skład, możemy sobie zrobić powyżej tam któregoś. I kupujemy sobie i mamy w tym sposobem w 5 meczach dodatkowy bonus na koniec 200 monet. Czyli zamiast zarabiać monet 500, dostajemy tych monet, dajmy na to 700. Ważne jest, tam na późniejszych poziomach też są takie bonusy. Znowu na przykład 200 monet razy 10 na poziomie 16. Ważne, żeby wykupować te bonusy dopiero wtedy, jak się skończy poprzedni, ponieważ jeżeli kupimy sobie ten pierwszy bonus 200 monet razy 5, a gdzieś w trakcie tego trwania tego bonusu kupimy sobie 200 monet razy 10, to tamte nam się zeruje bonus i zaczyna się ten nowy. Więc najpierw trzeba wykończyć jeden bonus, potem sobie wykupywać bonusy dalsze. Być może dla niektórych są to oczywiste oczywistości, o czym ja teraz mówiłem, ale warto jednak o tym wspomnieć, ponieważ nie każdy o takich oczywistościach w pierwszej kolejności myśli. Są oczywiście szybsze sposoby zdobywania monet, wystarczy sobie wejść na to na jakiś portal aukcyjny typu Allegro i sobie kupić monety, które zarobił i sprzedaje sobie ktoś inny. No ale to są fakt, szybkie sposoby, ale to są dla tych, którzy lubią wydawać realną kasę na rzeczy do gier, na mikropłatności i temu podobne. Natomiast jeżeli się chce po prostu zarabiać kasę grając, no to trzeba robić to, o czym mówiłem, czyli trzeba otwierać na początku, dajmy na to złote paczki, handlować kontraktami, otwierać i jeżeli się ryzykuje inne paczki, próbować trafić coś fajnego i potem to sprzedawać, ewentualnie szukać na aukcjach kart, okazji w kartach zarówno zawodników, jak i w kartach rozwoju typu kontrakty, kondycja czy morale, albo w kartach
w kartach zmiany formacji czy zmiany pozycji. Można, tylko trzeba niestety poświęcać na to sporo czasu. I to jest ten mankament zarabiania w pieniędzy FIFA Ultimate Team, że jeżeli chcemy szybko, no to można to zrobić za realne pieniądze. Jeżeli natomiast chcemy się dorobić bez płacenia w jakikolwiek sposób, czyli bez kupowania FIFA Points na paczki, czy bez kupowania monet na portalach aukcyjnych, trzeba poświęcić trochę czasu i albo siedzieć na aukcjach i szukać okazji, albo otwierać paczuszki i handlować tym, co się trafi. Wszystko zabiera czas, bo zanim czasami te karty zejdą, to trzeba je wystawić kilka, kilkanaście razy, ale w końcu się sprzedadzą i w końcu mamy te pieniądze. Z mojej strony to tyle, bo tutaj ględzę już dosyć długo. Wydaje mi się, że wyczerpałem temat w sposób dość definitywny. I mam nadzieję, że moje to ględzenie na coś się komuś przyda. Dziękuję w takim razie za uwagę, za oglądanie tego filmu i cześć, do zobaczenia już w normalnym odcinku, w którym będę rozgrywał mecze. Hej!